wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla żebraków. Dogadał się z juniorem. Teraz to jego rewir. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał Jaskra na dziwki. Gerard, tak? Gerald, nie Gerard. A, to przepraszam. Wytłumacz mi coś. To niby ja ciągałem Jaskra na dziwki? Tak mówił, że zawsze byłam tą jedyną, tylko wpadł w złe towarzystwo twojej tego krasnoluda, co mu zawsze kogut sterczy. I daliście mu zły przykład. Wino, kobiety. I śpiew. To też od nas podłapał. Będę się z nim musiał rozmówić. Jak myślisz, gdzie Jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty, łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach. Czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani, co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o mało jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść.